Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witam naszych radnych, którzy teraz nas oglądają przez internet. Otwieram nadzwyczajną 27. sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie, przeznaczoną do odbycia w dniu 26 listopada. Jest to dzisiaj czwartek, o godzinie 13:00 rozpoczynamy naszą dzisiejszą sesję. Witam Wysoką Radę, która jest w tej chwili zgromadzona przy ekranach telewizyjnych. Witam pana burmistrza, pana Jacka Kostkę, witam pana sekretarza Andrzeja Worobca i witam panią skarbnik Edytę Jarmoluk. Informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Wysoko Rado, informuję, że wszystkim radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z projektami uchwał. Pragnę również przypomnieć, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz regulaminu Rady Miasta Górowo-Iławeckie obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Przystąpimy zatem, Wysoka Rado, do dzisiejszych prac. Dzisiejsza sesja będzie w moim znaczeniu bardzo, bardzo krótka i przedstawia się ona w ten sposób. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Otwarcie już nastąpiło. Stwierdzenie prawomocności też mam informację tutaj od naszej pani sekretarz, że potwierdzili to telefonicznie wszyscy radni swoją obecność. Z czego co wynika, że dzisiejsze obrady są praworządne i możemy podejmować prawomocne uchwały. Mamy do uchwalenia dzisiaj trzy uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2020-2035. Mamy również uchwałę w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na rok 2020. Mamy również przyjęcie zmian do lokalnego programu rewitalizacji miast Górowo-Iławeckie w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Citaslow. Przewidziane są również sprawy różne i zamknięcie sesji. Zachęcam wszystkich radnych do dzwonienia na mój telefon, udostępnię głos, można będzie zadawać pytania, które nurtują was i mieszkańców. W tej chwili przystąpimy do zaakceptowania dzisiejszego porządku obrad. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o zagłosowanie. Liczenie głosów. Bardzo proszę o zagłosowanie. Tak, są wszyscy. Jednego radnego, tak jak wiemy, nie ma Łukasza Złotucha, który złożył mandat. Jest nas w tej chwili 14 i wszyscy 14 jesteśmy obecni. Szanowni państwo, niemniej jednak chciałbym dzisiejszą radę rozpocząć od uczczenia minutą ciszy w związku ze śmiercią pana Adama Malinowskiego. Pan Adam Malinowski był twórcą telewizji kabelowej Barsat, pracował w niej od 30 lat, był redaktorem naczelnym wiadomości lokalnych telewizji kabelowej oraz twórcą programu lokalnego w telewizji kabelowej. Adam Malinowski był znany przynajmniej z widzenia olbrzymiej większości mieszkańców naszego powiatu. Najczęściej spotykany był za kamerą, którą dokumentował życie i wydarzenia naszego rejonu i życie mieszkańców. Był również znany dla nas, radnych Górowo-Iławeckiego, dlatego że od dłuższego czasu prowadził transmisję naszej Rady. Cześć jego pamięci. Proszę o powstanie. Dziękuję. Po tym jakże smutnym dla nas wszystkich akcencie przystępujemy teraz do naszej rady
I poproszę w tej chwili panią skarbnik o zapoznania nas z uchwałami. To będą sprawy najczęściej finansowe. I pierwszą uchwałę, jaką mamy tutaj do przedyskutowania i przedstawienia, jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Oweckie na lata 2020-2035. Bardzo proszę pani skarbnik o przedstawienie zmian i zagadnień. Witam serdecznie wszystkich państwa. Zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta polegają na dostosowaniu w zakresie planów dochodów bieżących, a także w zakresie planu wydatków bieżących do uchwały nr 27/169/2020 Rady Miasta w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok, o której za chwilę będziemy mówić. I to właściwie tyle. Jeśli chodzi. Dobrze. Szanowna Rado, dostaliśmy wszyscy na nasze skrzynki mailowe zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli ktoś z państwa miałby uwagi do tej prognozy, bardzo proszę o krótki telefon w moją stronę. Można będzie się wypowiedzieć w tym temacie. W związku z powyższym, że nie słyszę pytań do tego zagadnienia, zatem przechodzimy do przegłosowania. Kto z państwa radnych chciałby podjąć uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Oweckie na lata 2020-2035, zechce zagłosować. Tak, czekamy jeszcze. Czekamy jeszcze na jednego pana radnego. Panie Czesławie, czekamy na głos. Panie Czesławie, jeżeli jest problem, proszę o telefon w moją stronę. Będzie pan mógł głośno wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat. Bo widzę, że jest problem techniczny chyba. Jeszcze raz ponawiam, panie Czesławie, jeżeli pan mnie słyszy, proszę o telefon w moją stronę. Wypowie się pan słownie i będzie głos zaliczony. Już widać, pan Antonowicz się wstrzymał, więc informuję szanowną radę, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 13 radnych było za podjęciem uchwały, jeden głos wstrzymujący się. Uchwała została podjęta. Kolejną naszą uchwałą do przedyskutowania dzisiaj jest przyjęcia zmian lokalnego programu rewitalizacji miast w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji miast CITASLOW. I również tutaj... Przepraszam bardzo, przeskoczyłem jeden punkt, coś mi tu nie pasowało, przepraszam. Jeszcze raz, dyskutujemy teraz nad dokonaniem zmian budżetu miasta na rok 2020 i w tej chwili bardzo również proszę panią sekretarz o przedstawienie tego zagadnienia. Zmiany, które państwo otrzymaliście.
Zmiany, które otrzymaliście Państwo do zapoznania się, dotyczą zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 56 202 zł 50 groszy oraz zmniejszenie wydatków budżetu miasta o kwotę 116 362 zł 50 groszy. Są to zmiany, które przedstawia załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Ja już szczegółowo nie będę opisywać, powiem tylko ogólnie, że zmiany te są zrobione na podstawie decyzji, które przychodzą od wojewody oraz wniosków złożonych przez jednostki. Jak wiecie Państwo, pod koniec roku zawsze sprawdzamy, jak zachowuje nam się plan po stronie dochodów, po stronie wydatków i musimy go po prostu urzeczywistniać, urealniać. Stąd te zmiany, które się pojawiły. Kolejne załączniki, czyli załącznik nr 4 mówi nam o zmniejszonych dochodach na zadania zlecone, a załącznik nr 4 o wydatki związane z realizacją zadań zleconych, czyli strona dochodowa i strona wydatkowa. Kolejny załącznik nr 5 to są zadania inwestycyjne i tutaj nastąpiło wprowadzenie do tego załącznika inwestycji pod nazwą zakup traktorka kosiarki do utrzymania płyty trawiastej na stadionie w miejskim w Górowie Iławeckim w kwocie 11 tysięcy. To jest ta zmiana, która w tym załączniku się pojawiła. Załącznik nr 6 to jest zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych. I tu nastąpiła zmiana po stronie dotacyjnej dla Ośrodka Kultury. Nastąpiło zmniejszenie o 11 tysięcy, które zostało przeznaczone na zakup tej kosiarki. Załącznik nr 7 to przychody i rozchody budżetu, które po zmianach, które tutaj zostały przedstawione, no, zachowuje się w taki sposób, że mamy nadwyżkę w kwocie 237 160 zł, którą przeznaczamy na spłatę zadłużenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, te wszystkie informacje, o których mówiła Pani Sekretarz, dostaliśmy na nasze skrzynki mailowe. Można było w sposób precyzyjny bardzo cyferki wszystkie w tabelach przestudiować, co z czego wynika. Także bardzo proszę, jeżeli są pytania w tym zakresie, bardzo proszę o telefon w moją stronę. Nie słyszę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za dokonaniem zmian budżetu miasta wynikających z zagadnień, które przedstawiła Pani Sekretarz, zechce zagłosować. Czekamy na wyniki głosowania. Mam telefon. Tak, słucham. Dzień dobry. Tak. Witam wszystkich. Jedną chwilę umożliwię głośnik. Proszę mówić. Zgłasza się pan Kamil Komorowski. Bardzo proszę, proszę mówić. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja chciałbym się dowiedzieć, gdzie w tej uchwale zmianie budżetu znajduje się ostatnio sprzedana ziemia u nas tam za wodociągami. Czy to się znajduje gdzieś w tej uchwale, bo nie mogę tego znaleźć, a wiem, że tam to zostało sprzedane za kwotę tam około 300 tysięcy. Nie, w tej uchwale tej wysokości, tej sprzedaży jeszcze nie ma, nie została wprowadzona. Po stronie dochodowej, bo rozumiem, oczywiście pan pyta. Tak. Nie, jeszcze w tej uchwale tej wprowadzonej kwoty nie ma. Rozumiem. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Jeżeli są jeszcze pytania, bardzo proszę, bo więc wiadomo, wybieranie numeru trochę trwa. Jeżeli są pytania, jeszcze bardzo proszę o telefon w moją stronę. Czekamy jeszcze na dwa głosy. Czekamy na głos pana Czesława.
Pan Antonowicz się wstrzymał, tak jak widać. Zakończyliśmy, Szanowna Rado, głosowanie. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie miasta na rok 2020 głosowało 13 radnych. Jeden radny się wstrzymał. Uchwała została podjęta. I przechodzimy do ostatniego naszego dzisiejszego punktu, jeżeli chodzi o sprawy podjęcia uchwał. Mam tu przed sobą bardzo gruby plik materiałów. Jest to lokalny program rewitalizacji miasta Górowo-Iławeckie w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Citas Low. Mieliśmy możliwość zapoznania się z tym wszystkim. Także bardzo proszę chyba pana sekretarza o przedstawienie tej informacji, bo tak jak wczoraj dostaliśmy na informację, została tam dopisana inwestycja w postaci Domu Kultury, ale o szczegółach to już powie pan sekretarz. Bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim. Tak jak podawaliśmy w mailu, dokument jest obszerny, jednakże zmiana jest bardzo drobna. Wprowadziliśmy dodatkowe zadanie odnośnie właśnie modernizacji Ośrodka Kultury w Górowie Ławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej. I tak jak pisałem w mailu, związane jest to z terminem składania wniosku, dofinansowanie i musimy właśnie uporządkować dokumenty, które są załącznikami do wniosku. Tak naprawdę nie wpływa to na w żaden sposób na nasz budżet, ze względu na to, że wcześniejsza inwestycja dotycząca przebudowy ośrodka kultury jest też obecna, jednakże to podyktowane jest tutaj właśnie uwarunkowaniami dofinansowania środków unijnych, więc tutaj musieliśmy wprowadzić taką zmianę. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że w naszym obszernym materiale, lokalnym programie rewitalizacji miasta Górowo-Iławeckie jest szereg projektów. Ja tylko przypomnę o tych najbardziej istotnych, które w dalszym ciągu są aktualne i podam również kwoty, jakie są przeznaczane na te sprawy. Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie-Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej. Jest to projekt, który będzie kosztował 4 miliony 670 tysięcy. Dofinansowanie będzie tutaj ewentualnie z Unii Europejskiej, dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych, jak i środki publiczne. Bardzo istotna informacja, wielu radnych to interesuje, jak również naszych mieszkańców. Przewidziana jest również termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej. Na tą inwestycję przeznaczone jest 1 660 000. Również tutaj spodziewamy się dofinansowania, jeżeli ten projekt przejdzie, w ramach Unii Europejskiej, innych źródeł zewnętrznych. I również planowana jest termomodernizacja budynku przedszkola miejskiego w Górowie-Iławeckim. Tutaj również jest to na kwotę 1 620 000. Również dofinansowanie w ramach Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych. Także liczymy, że te nasze plany, są tu również inne projekty, tutaj Państwo wiecie, bo wszystko jest to w tym materiale, ale te najbardziej takie istotne, które nas tu wszystkich interesują, są tu przewidziane i są jak gdyby do realizacji w latach następnych. Jeżeli są pytania w tym zakresie, bardzo proszę o zadawanie na mój telefon. Nie słyszę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem lokalnego programu rewitalizacji miasta Górowo-Iławeckie w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Citas Low, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na spływ głosów. Czekamy na pana radnego Antonowicza.
Dziękuję bardzo. Mamy wszystkie głosy za przyjęciem tej uchwały w sprawie przyjęcia tych zmian. Głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Dziękuję bardzo. Tym sposobem, Wysoka Rado, mamy załatwione wszystkie sprawy związane z uchwałami. Pozostały nam jeszcze sprawy różne. Bardzo proszę w międzyczasie o telefon w moją stronę. Wiem, że jeden z panów radnych tu już zgłaszał taką potrzebę. W tym momencie poproszę pana burmistrza o przedstawienie sytuacji w mieście, a najbardziej z ukierunkowanym na sytuację związaną z COVID-em. Będzie to oficjalna informacja, bo w mieście funkcjonuje dużo plotek, więc bardzo proszę panie burmistrzu o oficjalną informację dotyczącą tego zakresu. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Dobrze? Jeszcze raz wykonaj telefon, dobrze? Króciutko powiem, tak do końca oficjalnej informacji przedstawić nie mogę, no bo ostatnio pozwalniali trochę szefów sanepidów lokalnych, także to tylko minister, panie przewodniczący. Natomiast tak całkiem serio, to wiemy, że w mieście mamy bardzo dużo ognisk zakażeń COVID-19. Wiemy, że trochę naszych mieszkańców przebywa w szpitalach w stanie ciężkim. Więc apeluję do wszystkich o zachowanie środków ostrożności, o zachowanie dystansu, noszenie maseczek, zasłanianie tymi maseczkami również nosa. Staramy się reagować. Nie mamy właściwych narzędzi, tak, bo generalnie decyzję podejmuje sanepid w większości wypadków albo kuratorium oświaty. Natomiast współpracujemy ze wszystkimi, wydaje mi się, wzorcowo. I tak jak wszyscy wiedzą, od jakiegoś czasu, na pewno do najbliższego poniedziałku, zamknięte będzie nasze przedszkole miejskie, dlatego że tam generalnie okazało się, że mamy duże ognisko zakażeń. I po konsultacji z sanepidem, z panią dyrektor, z kuratorium uznaliśmy, że dobrze będzie to źródło zakażeń na chwilę odciąć. Jak tylko będziemy gotowi, czyli odpowiednia liczba pań, opiekunek, nauczycielek będzie wyzdrowieje, będzie miała wyniki negatywne i odpowiednia liczba obsługi, natychmiast przedszkole uruchomimy ponownie. Jeżeli dotyka taka sytuacja kolejnych naszych placówek, to również w porozumieniu z naszą przychodnią medyk, z panem doktorem Szyszką, z panią doktor Maziuk, z którymi w tym zakresie współpracuje się nam bardzo dobrze, staramy się kierować całe grupy pracowników na badania, tak żeby państwo, gdy kontaktujecie się z pracownikami czy Urzędu Miasta, czy jednostek nam podległych, mieli pewność, że no, przy okazji się nie zarazicie. Ja przypomnę, że od początku pandemii w naszym ratuszu obowiązują pewne ograniczenia w dostępie, że tak powiem, do wnętrza. Natomiast zawsze można przyjść, aczkolwiek apelujemy o przedłożenie formy telefonicznej bądź mailowej jako podstawowej formy kontaktu. Natomiast po zadzwonieniu do drzwi ratusza mamy panią, która państwa przyjmie. Stara się obsłużyć jak najlepiej. Postara się obsłużyć w jak najlepszym zakresie. Natomiast no, rozsądek, umiar i tak naprawdę te podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jest pandemia i nie jest wcale to taka lżejsza grypa, naprawdę. Musimy zachować bezpieczeństwo, tak żebyśmy mogli się, że tak powiem, bezpiecznie przemieszczać, funkcjonować, żyć i pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Tutaj przed chwilą miałem telefon pana radnego. Proszę pana Rochunia jeszcze raz o wykonanie telefonu. Już mamy połączenie. Bardzo proszę, pan radny Rochuń Łukasz, bardzo proszę mówić. Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałbym zapytać, kiedy możemy wrócić do normalnego, tak jak było poprzednio, ruchu na ulicy Zwycięstwa i Armii Krajowej. Tam jest zmiana na czas remontu. Dwa, to żeby, kiedy tam uda się tak, żeby przywrócić ten ograniczenie tonażowe na ulicy Krasickiego. A trzy, to jest zapytanie takie, jak tam ze światłem na dolinie Młynówki. Czy to jest regularne wyłączanie, czy to jest przypadkowe wyłączenie? Jak to tam przebiega na dzień dzisiejszy?
Dziękuję. Pytanie zadawał pan Rochuń Łukasz. W tej chwili pan burmistrz odpowie na pytanie. Postaram się odpowiedzieć. Zacznę od końca, czyli od Doliny Rzeki Młynówki. Mamy awarię oświetlenia w Dolinie Rzeki Młynówki. Tam następuje jakieś spięcie. Czekamy po prostu na wizytę elektryka, no bo własnymi siłami nie będziemy tego naprawiali ze względu na ryzyko porażenia. Tam po prostu jest jakiś kłopot z włącznikiem. No nie będę wchodził w szczegóły, bo elektrykiem z wykształcenia nie jestem. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie elektryk, który obsługuje nasze miasto, przyjedzie i usunie tą awarię. Jeśli chodzi o przywrócenie ograniczenia odnośnie ruchu tonażu, to do końca roku jest plan przejazdu przez miasto zatwierdzony przez jeszcze powiat wówczas i przez zarząd województwa. Natomiast z dniem 1 stycznia formalnie te ograniczenia wracają, czyli jeszcze chwilę cierpliwości, ale myślę, że ten ruch jest już znacznie mniejszy. I połączone z tym pytanie jest troszeczkę o przywrócenie ruchu na ulicy Zwycięstwa. Na tych wszystkich, które są połączone z drogą 512. No tutaj trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Musiałby po prostu zostać formalnie oddany ten odcinek drogi. Bo jak wszyscy wiedzą, tajemnicą Poliszynela jest troszkę to, że można dojechać do Bartoszyc już przez Piaski, no ale formalnie to jest ciągle plac budowy i zgodnie z przepisami jechać nie można. Dziękuję bardzo. Zachęcam również radnych i pozostałych do zadawania pytań, jeżeli takie są, w sprawach różnych. Ja jeszcze spytam tutaj właśnie pana burmistrza, panią sekretarz. Jesteśmy w przeddzień roku 2021. Wiem, że już pierwsze prace zostały poczynione w zakresie budżetu miasta na rok 2021, przyszły rok. I panie burmistrzu, jedną chwilę, pani Antochów Ewa. Dobrze, zgłasza się do nas pani Antochów Ewa. Bardzo proszę, pani Ewo. Proszę mówić, pani Ewo. Dzień dobry, witam serdecznie pana burmistrza, pana przewodniczącego, kolegów, koleżanki, kolegów radnych. Ja na ostatniej sesji pytałam kwestia naszej przychodni. Tam pan Andrzej obiecał zadzwonić i się dowiedzieć, czy jest możliwość udostępnienia do poczekania takiego, tego przedsionka w przychodni. Żeby, no po prostu zbliża się zima, tak, żeby ludzie, i tak jest problem z dodzwonieniem się, z dopukaniem tam do tej przychodni. Ludzie naprawdę się skarżą na tą sytuację i żeby chociaż udostępnić, ludzie naprawdę są zdyscyplinowani, tam się nie gromadzą. Widzimy to w sklepach, w aptece, ludzie czekają przed drzwiami, żeby tam jedna, dwie osoby na przykład na wypisanie recepty, takich drobnych rzeczy, które potrzebują na co dzień. Czy coś w tej sprawie było rozmawiane, czy coś może nam bliżej coś pan Andrzej powiedzieć dzisiaj. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana. Pytanie zadawała pani Ewa Antochów. Dziękuję bardzo. No, tak jak informowałem, no jednak te obostrzenia sanitarne są też kłopotliwe dla naszej przychodni. No, przychodnia, że tak powiem, skłania się ku jakiejś poprawie warunków, ale też to w przypadku dzisiejszej tej pandemii no jest to niemożliwe, tak? Tak jak mówiłem, tam jest w sumie nieduże pomieszczenie, tak? Nie ma wentylacji, a rozlot zostaje w powietrzu dosyć długo, także tutaj, no powiedziałbym, nie da się, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja wrócę do mojego jeszcze pytania. Pytałem o plan budżetu miasta na rok 2021. Wiem, że już tam pierwsze przymiarki do tego już są i bardzo proszę pana burmistrza, panią skarbnik, jak wygląda ten nasz rok 2021, na który wszyscy tu z nadzieją czekamy, bo myślę tutaj o szczepionkach, o tym wszystkim. Jak to wszystko wygląda? Prace nad budżetem były dosyć trudne, dlatego że no pandemia obcięła nam troszkę funduszy, a przede wszystkim poprzednie akty prawne spowodowały, że bardzo wzrosły koszty funkcjonowania bieżącego samorządu. Jak radni wiedzą, od kilku lat obowiązuje nas zasada równoważenia budżetu w zakresie wydatków i dochodów bieżących i dotychczas zwykle mieliśmy niewielką nadwyżkę w tym zakresie. Natomiast fakt, że tak bardzo podniosły się płace minimalne, czy podniosły się płace w oświacie, spowodował, że te wydatki bieżące nam bardzo urosły, natomiast dochody, jak już wcześniej analizowaliśmy, nieco spadły. I szczerze mówiąc, złożenie tego budżetu było bardzo trudne. Dlatego po raz pierwszy od długiego czasu pojawia nam się w planie tego budżetu deficyt,
przy czym ten deficyt nie będzie przeznaczony na dofinansowanie wydatków bieżących, a planowanych w następnym roku inwestycji. Trzymam cię na łączach, zaraz będziesz mówił. Także jakby to podstawowa informacja odnośnie budżetu wygląda w ten sposób. Mam już, pani skarbnik, o ile pamiętam, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeszcze oficjalnej opinii nie ma, natomiast gdzieś tam ogródkami wiem, że będzie pozytywna. No i no będziemy realizować, myślę, jakoś ten projekt. Faktycznie, tak jak pan burmistrz mówi, nie było prosto i łatwo. I ten budżet przyszłoroczny no, zamyka nam się. Planujemy wziąć kredyt na deficyt planowany w budżecie. No i tak jak pan burmistrz powiedział, to będą pieniążki przeznaczone na wydatki majątkowe, ponieważ na bieżące no musi nam wystarczyć tego, co mamy. Nie było łatwo, było dużo, że tak powiem, cięć, no ale to już myślę będziemy omawiać na sesji budżetowej w szczegółach. Jeżeli śledzicie państwo informacje medialne odnośnie budżetów w innych samorządach, to jakby problem dotyczy praktycznie wszystkich. Wszystkim bardzo doskwierają wydatki bieżące, które urosły w kosmos, tak? No bo tak naprawdę samorząd, jak państwo wszyscy wiedzą, działa legalnie i jeżeli mamy pracownika, który otrzymuje pracę minimalną, to on de facto ją otrzymuje. Nie ma tej drugiej części, którą często w prywatnych firmach mamy, że tak powiem, niezaksięgowaną. Jeżeli rośnie płaca minimalna, to my ją musimy podnieść. Dodatkowo jeszcze fakt, że dodatek za wysługę lat, który jest wypłacany de facto tylko w budżetówce, stał się już teraz przestał być częścią płacy minimalnej, o tak to ujmę. Czyli ta podwyżka w przypadku osób, które zarabiały najmniej, sięga nie kilku, ale kilkunastu, ponad, no blisko 20% prawie. To nie znaczy, że my żałujemy, natomiast myśmy musieli te pieniądze znaleźć i to jest jakby główny kłopot i problem, z którym borykają się wszystkie samorządy. Moje pytanie było takie prowokujące, bo na pewno będziemy tutaj spotykali się i będziemy na ten temat rozmawiali, na temat planu na rok 2021, tylko tak chciałem zasygnalizować, także Wysoka Rado, ten rok 2021 no, nie jest w finansach, jest pozytywny, tak jak mówiła tutaj pani skarbnik, no, miasto będzie musiało no, wziąć kredyt po prostu, żeby mógł funkcjonować. Jeżeli mogę, panie przewodniczący, dwa słowa. Sytuacja pandemiczna spowodowała, że bardzo ciężko nam się pracowało nad tym budżetem bez pomocy radnych. Dlatego, że na poziomie merytorycznym oczywiście pani skarbnik jest przygotowana. Pracownicy urzędu znają swoją robotę, natomiast dobrze jest posłuchać głosu rady i podjąć pewne decyzje wspólnie. Dlatego ostatecznie uznaliśmy z panią skarbnik, że składamy ten budżet w oparciu o to, co mamy. Przesyłamy projekt zgodnie z terminem, bo można byłoby, powołując się na COVID, przesunąć te terminy ustawowe. Regionalna Izba nie ułożyłaby nam głowy, ale uznaliśmy, że dotrzymamy terminu, prześlemy zarówno do Regionalnej Izby, jak do Wysokiej Rady projekt budżetu, a następnie będziemy rozmawiali, bo mimo tego, że generalnie przesłany projekt budżetu jest Radzie bardzo trudno zmieniać, natomiast tak jak pracowaliśmy w poprzednich latach, siądziemy do tego projektu i będziemy rozmawiali. Dlatego też wdrażamy, już pan przewodniczący tutaj dzisiaj chyba przejdzie ostateczne szkolenie w zakresie obsługi programu do telekonferencji, żebyśmy mogli pracować jak najbardziej w sposób zbliżony do tego zwykłego, czyli żeby można było spojrzeć sobie w oczy i potoczyć rozmowę. Dlatego zakupiliśmy licencję do oprogramowania Zoom, które świetnie się sprawdza do takich kilkunastoosobowych konferencji i będziemy starali się procedować to w miarę normalnie. Dziękuję. Mam tu na linii pana radnego Gajdamowicza. Bardzo proszę, panie Rafale, można zadać pytanie. Panie Rafale, proszę mówić. Dzień dobry, witam wszystkich. Rafał Gajdamowicz. No tutaj jakby pan burmistrz wyprzedził moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać o możliwość prowadzenia komisji i sesji w formie wideokonferencji. I to było jedno z pytań. Drugie pytanie, natomiast chodzi mi o taką sprawę tutaj na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki
i 1 maja są dwa przejścia dla pieszych i chodzi o to, że te przejścia w porze wieczornej są mało jakby oświetlone. Teraz te liście opadły, ale jak były liście, naprawdę tam jest problem zauważenie, szczególnie jak pada deszcz. I prosiłbym, żeby na to zwrócić uwagę i coś z tym zrobić, bo naprawdę taka trochę niebezpieczna sytuacja tam jest. Ale panie radny, to ja rozumiem, że teraz, kiedy liście opadły, jest okej. Okay. Halo, halo. Dobra, ja się Tak? Było słychać pytanie, panie radny? To znaczy nie, dalej tam jest sprawa. Tak, jestem jeszcze. Tak, proszę mówić. Tam jest sprawa tego typu, że tam jest bardzo zacienione miejsce, prawda? Idąc od strony 1 maja i chcąc iść na przykład szkolną, te przejście dla pieszych po lewej stronie i tutaj jak stoi pieszy, po prostu tego pieszego jest trudno. Tam są gałęzie dosyć wysokie i zasłaniają światło. Podobna sytuacja jest po drugiej stronie, tam gdzie jest też przejście przeciwko komisariatu byłego policji. Także tam widać to, wystarczy się przejść, zobaczyć. Okej, okay, to moje naprawdę, pytanie. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo ludzi, mieszkańców. Moje pytanie dotyczyło tego, czy jest problem z oświetleniem, czy z zadrzewieniem. Po prostu przytniemy gałęzie, najprostsze rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Pytanie zadawał pan radny Gajdamowicz Rafał. Czy są jeszcze jakieś sprawy do przekazania bieżące? Nie widzę tutaj więcej osób, się do nas tutaj, do mnie się nie kontaktowało w międzyczasie. W związku z powyższym, Wysoka Rado, że wyczerpaliśmy wszystkie sprawy przewidziane na dzisiejszą sesję, zamykam dzisiejszą nadzwyczajną 27. sesję Rady Miasta Góry Wojewódzkiej. Dziękuję bardzo.